niebawem dotkną nas wszystkich, mieszkańców Opola, Opolszczyzny, ale wydaje się, że również całego kraju, drastyczne podwyżki za opłat za wodę i ścieki. Trwają prace w Sejmie nad ustawą, która ma uwolnić możliwość ustalania taryf, nowych taryf za właśnie te media. Według projektu ustawy, którą przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury w Sejmie, kompetencje w tym zakresie mają być ustalania taryf, mają być przekazane lokalnym samorządom. Istotnym czynnikiem kosztowym w dystrybucji wody i przy odprowadzaniu ścieków jest energia elektryczna, która drastycznie w ostatnich latach koszty te wzrosły i również czekają nas w najbliższym czasie również kolejne podwyżki. Nie ma żadnych planowanych dodatkowych podwyżek. To, co zostało ustalone przez Wody Polskie, zatwierdzone przez Wody Polskie, będzie obowiązywało przez najbliższe 3 lata. No i myślę, że ta stabilność jest potrzebna zarówno nam, jak i mieszkańcom, żeby wiedzieć, jak to się rozłoży przez najbliższe 3 lata. Tam poseł Skalik mocno wspominał o tej energii elektrycznej. Nasza spółka wiele starań robi, żeby te koszty ograniczyć. Również jeśli chodzi o ten element związany z energią elektryczną, spółka bardzo wiele robi. Wystarczy przejechać się ulicą Wrocławską, jak wygląda w tej chwili oczyszczalnia. Tam zostały wprowadzone nowe układy technologiczne, układy kogeneracyjne, które będą wpływać na obniżenie tych kosztów związanych z gwałtownym wzrostem kosztów energii. To, co zostało podniesione kilka miesięcy temu, przestanie być niebawem aktualne, ponieważ według obliczeń ekspertów uwolnienie cen wody i ścieków spowoduje kolejną podwyżkę, szacuje się około 30-40%. Nie widziałem wyliczeń pana posła. Trudno mi odnieść się do dokumentów, którymi on dysponuje, tudzież jego wyliczeniami. Dokumenty, które my posiadamy, czyli decyzja regulatora, przypomnę, prezesa Wód Polskich, ustala taryfę na okres 36 miesięcy, z tego 6 miesięcy minęło, czyli nie przewidujemy żadnych zmian poza tym, co jest w decyzji w kolejnych 24 miesiącach. Jeżeli pan poseł wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, bo być może ma dostęp do jakichś właśnie, nie wiem, tajnych dokumentów, to chętnie się z nimi zapoznamy. Do 5 grudnia 2026 roku w tym zakresie jakichś specjalnych zmian nie przewidujemy. Tam proszę zwrócić uwagę, że minimalnie się różnią poszczególne lata w okresie taryfy, natomiast nie zmieniamy zakresu cen naszych usług poza tymi, które są w decyzji prezesa Wód Polskich. My w tej chwili dążymy do samowystarczalności energetycznej, więc pod tym względem też pewne ryzyka identyfikowaliśmy, składając nasz wniosek w ubiegłym roku i to w taryfie też zostało uwzględnione, więc naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, skąd pan poseł ma informację, że po pierwsze te usługi mają ich koszty wzrosnąć, po drugie posługuje się już, z tego co słyszę, konkretnymi procentami, których nie mam zielonego pojęcia. My w Sejmie będziemy drastycznie tym podwyżkom się sprzeciwiać. Mamy zamiar wysłać, jako poseł chcę zapytać radnych, poszczególnych rad, które będą ustalały te ceny, będę chciał zapytać się, jakie zaprezentują stanowisko. Ale również chcemy przy tej okazji poruszyć kwestię wykorzystywania spółek komunalnych do finansowania różnych wydatków, które są niezwiązane z działalnością statutową tych podmiotów, a są realizowane z tego powodu, że tego typu finansowania różnych pomysłów, programów byłoby niemożliwe z użyciem budżetu miasta, powiatu czy gminy. Zapytam się wszystkich spółek komunalnych z Opolszczyzny dystrybuujących wodę i odprowadzających ścieki o ich budżety za ostatnie 3 lata, głównie pod kątem
wydatków na niestatutowe cele. Jeśli chodzi o kontrolę, to my zapraszamy. To jest spółka, która w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach zaliczyła chyba wszystkie możliwe instytucje kontrolne. Niektórym tak bardzo się to podobało, że przychodziły do nas po kilka razy. Mówię tutaj o NIK-u, CBA, ABW, NFOŚ parę razy w związku z realizowaną inwestycją. No i Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy. No, naprawdę... Nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy jak najbardziej transparentną spółką. Myślę, że jeżeli pan poseł będzie chciał, to oczywiście serdecznie zapraszamy, ale jakby chciał przyoszczędzić trochę czasu, to zachęcamy do tego, żeby zapoznał się z umową spółki i umową inwestycyjną, będzie wiedział, na co w spółce mogą być przeznaczone zyski i na co są przeznaczane. Wtedy zaoszczędzi czasu sobie i niektórym służbom u nas. Gdyby pan poseł Skalik w Opolu był, a nie bywał, przy okazji kampanii wyborczych bądź rozpoczęcia wakacji, wiedziałby, jak funkcjonuje Opole. Jeśli chodzi o podwyżki cen wody, to nowe taryfy ustalone jeszcze przez Wody Polskie mają już kilka miesięcy, przynajmniej przez najbliższe dwa lata na takim samym poziomie będą zapewnione dla mieszkańców i dla klientów spółki WIG. Jeśli chodzi o funkcjonowanie miejskich spółek, to one działają według przepisów prawa, także uchwał, więc wykonują zadania statutowe. Więc nie rozumiem, skąd ten ferment ze strony pana posła. Wynika on zapewne z braku wiedzy na temat funkcjonowania Opola czy też innych samorządów i odbieramy to jako nic innego jak próbę dezinformacji, próbę szerzenia fake newsów i próbę dyskredytowania zarówno działań Urzędu Miasta, jak i spółki WIG.